Dzień dobry. Opowiem dziś, jak udostępnić przygotowany przez nas materiał interaktywny wykonany na platformie Genially. Kiedy już mamy gotowy materiał, zapiszemy go, pojawi się on nam w zakładce My Creations, gdzie są wszystkie nasze przygotowane przez nas utwory, wszystkie nasze materiały. I kiedy najedziemy na wybraną prezentację lub inny materiał, pojawia się takie menu i tu mamy do wyboru udostępnianie. Warto w tym miejscu też wspomnieć, że Genially ma możliwość integracji z narzędziami Google'a i Microsoftu, więc też bardzo łatwo będzie nam udostępnić nasze zdalne lekcje, na przykład jeśli korzystamy z Google dla edukacji albo z Office 365. Możliwości udostępniania naszej prezentacji mamy bardzo dużo. To są takie podstawowe zakładki. Pierwsza podstawowa opcja to jest poprzez link. I tu mamy dwie możliwości, jeśli jesteśmy użytkownikami premium. Jeśli nie, po prostu korzystamy z tej pierwszej. I to jest tak chyba najczęściej wykorzystywana opcja dzielenia się Genially. Różnica polega na tym, że kiedy otworzymy tę opcję bezpłatną, podejrzyjmy sobie, jak to wygląda. Genially otwiera nam się nie w całym obszarze tego okna, tylko tu mamy już przejście do platformy. Widzimy informacje na temat autora, kiedy zostało to utworzone i mamy różne informacje na temat Genially. Jeśli jesteśmy użytkownikami premium, możemy skorzystać z takiego linku. Wtedy Genially wyświetli się nam jako taka osobna, oddzielna strona. Będę przewijać, niczego więcej nie ma, po prostu jest tylko nasza prezentacja. Ale to jest dla użytkowników premium. Dobrze wiedzieć, że możemy nasze Genially osadzić w bardzo łatwy, wygodny sposób. W OneNote, jeśli ktoś korzysta z narzędzi Microsoftu, wystarczy, że skopiujemy ten link. Nie musimy się tu bawić żadne osadzanie. Wystarczy po prostu, że... Może pokażę tutaj. Żeby tak ładnie nam się to osadziło, wystarczy, że ten link wkleimy i automatycznie zostanie on przerobiony na interaktywną treść. Link zostanie przerobiony na tytuł, jaki nadaliśmy naszej prezentacji i wszystkie elementy będą interaktywne, będą nam się wyświetlały tak, jak trzeba. Więc warto też z tej opcji korzystać. Kolejną możliwością jest osadzanie prezentacji. Na przykład jeśli prowadzimy blog, stronę internetową, czy nasz osobisty, czy na stronie internetowej szkoły, chcielibyśmy osadzić to w taki sposób, aby było interaktywne, nie tylko żeby wyświetlało się jako link. Kopiujemy jeden z tych kodów. Na czym polega różnica między nimi? Kiedy wybierzemy kod iframe, cała interaktywna zawartość będzie nam się wyświetlała w ramach tutaj granic naszego Genially. Jeśli wybierzemy drugą opcję, interaktywne treści będą mogły wychodzić poza granicę naszego Genially, poza ramkę. Tak powiem, jak to wygląda. Pokażę najpierw tę opcję script, gdzie treści wychodzą poza ramkę naszego Genially. Kiedy najadę kursorem, że lepiej będzie widać w ten sposób, to ta interaktywna treść, którą dołożyłam do prezentacji, wykracza poza granicę mojego Genially. Jeśli wkleję ten link z góry, iframe, zrobię od razu nowy post, żeby było widać różnicę. Genially, napiszemy iframe, przejdę sobie do trybu HTML, wklejam. Opublikuję. Teraz zobaczmy różnicę.
Dobra, jest to publikowane. A teraz wyświetlimy blog. I tak to działa w iFrame. Treść nie wychodzi poza ramkę naszego Geniali. Jeśli uruchomię rozwiązanie zagadek, zobaczmy. Wszystko mieści się tutaj w ramach tego okienka. Nic nie wychodzi poza. Nie tak jak tutaj. I to już zależy od nas, czy wolimy, żeby wszystko mieściło się w ramce, czy może też wychodzić poza nią. Kolejną możliwością jest wysłanie naszej prezentacji za pomocą e-maila. Po prostu wpisujemy adres e-mailowy, przecinki, jeśli chcemy wstawić więcej adresów e-mailowych, po prostu wydzielamy je przecinkami, klikamy wyślij i wysyłamy. Możemy też od razu publikować w mediach społecznościowych, mamy tu 6 możliwości. To też wygląda to przebiega to w bardzo łatwy sposób. Na przykład wybieram Facebooka. Moje Geniali będzie w takiej formie zamieszczone. Mogę tutaj napisać jakąś treść. Oto moja prezentacja. Mogę oczywiście wybrać, czy ma to być publiczne, czy będą to widzieli tylko znajomi. I publikuję na Facebooku. Bardzo ciekawa opcja mieści się tutaj. To są tak jakby te inne. Kiedy klikniemy inne, możemy wybrać, czy chcemy przesłać naszą prezentację albo inny interaktywny materiał bezpośrednio do Google Classroom albo do Teamsów. U mnie w szkole akurat korzystamy z Microsoft Teams. Co ciekawe, tu mamy dwie możliwości wysłania naszej treści. Zobaczmy, jak to wygląda. Możemy albo udostępnić nasz materiał w kanale wybranego zespołu. Wystarczy po prostu wpisać nazwę zespołu, tylko będę wpisać biblioteka szkolna i od razu wybieram kanał, w jakim się pojawi prezentacja. Czyli ogólny albo jakiś z moich kanałów dodatkowych. Po wybraniu takiego kanału wystarczy udostępnić. Mogę coś jeszcze napisać, jakieś wprowadzenie do tego, co zamieszczam. Nie muszę po prostu wchodzić oddzielnie w Teamsy, żeby mogę to zrobić bezpośrednio z mojego konta Geniali. Mogę także utworzyć zadanie i to jest bardzo ciekawa opcja, ponieważ mogę zrobić to bezpośrednio po ukończeniu prezentacji. Wybieram klasę. Na przykład niech będą zaczytani do szaleństwa. Wprowadzam tytuł zadania i tu mogę na przykład napisać, jakby to było zadanie matematyczne, napisać zadanie matematyczne. Wprowadzam instrukcję. Mogę na przykład zamieścić moim uczniom, udostępnić w zadaniach Geniali, gdzie mam zadanie matematyczne. Oni powinni na przykład poprzeciągać odpowiednie elementy w odpowiednie pola, a następnie zrobić zrzut ekranu i zamieścić go w zadaniu. Wykonaj zadanie. Zrób zrzut ekranu. I wyślij swoje rozwiązanie. Tu od razu mogę przydzielić punkty uczniom, żeby maksymalnie można zdobyć 5 punktów i także ustalić termin wykonania, więc całe zadanie, na przykład dałabym tyle czasu, przypisuję i zadanie automatycznie ląduje w Teamsach, w zadaniach, w konkretnej grupie, ze wszystkim. Bardzo wygodnie, bardzo szybko, bardzo
sprawnie, świetnie to działa, gorąco polecam.